Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Legia Warszawa zmierzy się z drużyną Śląska Wrocław. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. A oto skład, w jakim zagra Legia Warszawa. Zdecydowali się zagrać odważnie i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Pora na zapoznanie się ze składem Śląska Wrocław. Mam nadzieję, że dzisiaj zagrają nieco odważniej, bo przyzwyczaili nas do bardzo defensywnego stylu. Granie na zero z tyłu i liczenie na jakiś łut szczęścia. Może nie jest to najbardziej spektakularna taktyka, ale uznano, że taka właśnie będzie najbardziej skuteczna. Zobaczymy, czy uda im się dzisiaj szczelnie zaparkować autobus w bramce. Można Legii Jacku nie lubić. W wielu częściach kraju jest to wręcz postawa zalecana. Ale jaki inny polski klub gościł u siebie w ostatniej dekadzie Real Madryt, nie mówiąc już o strzeleniu królewskim 3 goli? Wojskowi potrafią jednego dnia powstrzymać Cristiano Ronaldo, by zaraz odpaść w krajowym pucharze z dużo słabszym rywalem. Tak czy siak, emocje gwarantowane. No i prosta strata. Faul na piłkarzu Śląska, ale jest decyzja, gramy dalej. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Zabiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Petr Schwarz. Stiglec. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Bartosz Sznisz. Mladenowicz. Sokołowski. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. I teraz wymieniają sobie piłkę. Szukają luki, by zaskoczyć przeciwnika. Zablokowany ten strzał. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Ich. Jest okazja na dośrodkowanie. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Piłka w posiadaniu Śląska, coraz bliżej bramki. Bartosz Sznisz. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Holuje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Dostaje piłkę, co teraz z nią zrobi? Piłka wybita, skuteczna interwencja obrońcy.
Bardzo teraz pewna interwencja obrońców i weczą świetnie do tej pory budowany atak. Przejęcie piłki. Śląsk przy piłce, to może być ciekawe. Bartosz Sliż. Jest coraz bliżej pola karnego. Mladenowicz. Czy zdoła to wykorzystać? I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Rzutka piłki przez naskę. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Widzimy teraz dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie, znakomita bramka. Prowadzą zatem 1-0. Filip Mladenowicz przechwytuje podanie rywali. Sokołowski. Johansson. Spokojnie, próbują znaleźć to kluczowe podanie. Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Sokołowski. Do Mladenowicza. I akcja zastopowana. Nie ma wątpliwości, ostatni dotykał obrońca, czyli mamy korner. Szybkie teraz wznowienie gry. Filip Mladenowicz. Mladenowicz ponownie. Ależ uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Ich. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. No i nic z tego nie będzie. Johansson. Sokołowski. I teraz idzie w kierunku środka.
Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Tylko minuta dodatkowego czasu. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Mladenović teraz z piłką. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Zalicza świetną pierwszą połowę. Jeśli zagra tak po przerwie, to zasłuży na bardzo wysoką notę. Tomku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie. Jeśli tak, to... Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Robert Pich. Doskok do rywala i po akcji. Do Mladenovicia. Mladenović po własnym błędzie traci piłkę. I teraz dobra okazja do kontry. Spalony. A mogło być tu groźnie. Sokołowski. Slisz. Ty do mnie, ja do ciebie. Oczekują odpowiedniej chwili. Świetnie, teraz zablokowana próba dośrodkowania. No, gdyby to doszło, to kto wie. Filip Mladenović. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Nie utrzymują się przy piłce. Próbuje szczęścia. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Sokołowski. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Sokołowski. Wszołek. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Sztidlec. Śląsk przy piłce, to może być ciekawe. Dokładne dośrodkowanie, może być groźnie. Sokołowski. Dobrze, teraz rozgrywają piłkę. Nie ma nic na łapu capu. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Faul na... Ależ doskonała sytuacja! Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Wszołek. Paweł Wszołek. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Piłka w posiadaniu Śląska. Coraz bliżej bramki. Dobrze obroniony strzał.
A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Rzuca w okolice 11 metra. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Strata jest niewielka, ale za mało stwarzają sobie sytuacji. Nie widać tej determinacji, by rzeczywiście coś z tym wynikiem zrobić. Miejmy nadzieję, że to nie rezygnacja, ale od... O, chyba wpadnie! Mamy gola, proszę Państwa! Prowadzą dwiema bramkami. W pełni zasłużenie. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Dwa do zera. Gramy dalej. Ich dobrze na dobieg. I gol! Bramka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No, proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Piłka nożna to przewrotna gra, a ta powtórka jest tego najlepszym przykładem. Oceniając po przebiegu gry, kto mógł przypuszczać, że to właśnie ta drużyna będzie zaraz cieszyć się ze zdobycia bramki? Mamy teraz wynik 2 do 1. Paweł Wszołek. Slisz. Rafa Lopez ponownie. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Gol! Wszystko idzie po myśli Legii, już dwie bramki przewagi. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze? Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. A więc mamy 3 do 1. Dziesięć minut do końca tego meczu. Schwarz. Erik Exposito. Stiglitz. Brawo, dobrze w obronie. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Rafael Lopez. Slisz. Sokołowski. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Petr Schwarz.
Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Piłka do Rafaela Lopeza. Rafa Lopez. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Ciekawy był to pomysł z prostopadłym podaniem, ale dobra interwencja. Robert Pich. Faul na piłkarzu Śląska, ale jest decyzja, gramy dalej. Traci teraz piłkę Śląsk. Rafa Lopez. Do Pawła Wszołka. Obrońca wykonał swoją robotę. Przerwał teraz groźny atak. Przejął piłkę. I oto ostatni gwizdek sędziego. Legia z kompletem punktów. Świetna dyspozycja w dzisiejszym spotkaniu przełożyła się na dwubramkowe zwycięstwo. Myślę, że sztab szkoleniowy będzie zadowolony. Od bardzo dobrej strony pokazał nam się dzisiaj Rafa Lopez. Chyba tobie też się podobało. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy. Ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć. Thank you.